poczuciem jednak niedosytu. Ja bardzo nie lubię określenia zbyt łatwo straconym bramkiem. Muszę takiego dzisiaj użyć, bo naprawdę nie przypominam sobie. Myślę, że w Jagiellonii, odkąd tutaj jestem, ale przegrywając mecze wyżej, gdzie przegraliśmy nawet 4-0 czy 5-1 w Poznaniu, to tak łatwo nie straciliśmy tych bramek i się te dwie pierwsze. Na pewno ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była taka, że i byliśmy za daleko od siebie w defensywie i też w ofensywie. Ta płynność w naszej grze wymagała wiele poprawy i nie wyglądało to najlepiej. Zupełnie inna druga połowa i myślę, że ubolewam bardzo na tym, że tych bramki nie strzeliśmy wcześniej, bo te sytuacje były naprawdę bardzo dobre. Znakomicie bronił Lis. Chociaż ja zawsze uważam, że jak jest strzał dobry, to precyzyjny, to bramkarzowi jest trudniej. Natomiast na pewno te uderzenia były wszystkie takie, że w jego zasięgu, na jego wysokości, tutaj mógł się tym bramkarz skutecznością wykazać. Ubolewam nad sytuacją Arvidasa, bo to była na 3-2 i na pewno na szkolowej sytuacji. Tak jak powiedziałem, przegrywając 2-0, mamy 2-2, wjeżdżając z jednym punktem, jest poczucie niedosytu. Na pewno jestem zadowolony z tego, jak zespół wyglądał fizycznie, biorąc pod uwagę, że tych meczów mamy sporo już w tej rundzie. 4 dni temu graliśmy w Gdyni naprawdę na ciężkim rzymskim boisku i myślę, że dzisiaj absolutnie tego nie było widać, więc przeciwnie, to była na pewno w drugiej połowie nasza mocna strona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener jest do Państwa dyspozycji.